A wracając jeszcze do tych startupów, chciałem zapytać o właśnie słynny Dragon's Den. Poznał tam pan wiele pomysłów. Czy jest jakiś, który do dzisiaj tak szczególnie panu utkwił w pamięci? Być może oprócz tych, co pan zainwestował, bo słyszałem też o nawet hodowli tilapii, tak? Pod Bydgoszczą gdzieś. Tak, tylko że hodowla tilapii nie miała nic wspólnego Tak. z Dragon's Den. Natomiast rzeczywiście w Dragon's Den był projekt, który opisywał podobną hodowlę, z tym, że to był projekt bardzo, ale to bardzo, bardzo iluzorycznie przedstawiony, wręcz nawet uznaliśmy, że to w formie żartów. Tym bardziej, że było więcej żartów, bo moi koledzy z tej komisji wiedzieli o tym, że jestem inwestorem w hodowli tilapii, która zresztą została w 2016 roku sprzedana. Natomiast co do takich rzeczywistych inwestycji, myślę, że ten program miał na celu jakby nie inwestycja sensu stricto, że ktoś zainwestował i teraz się zastanawiamy nad tym, jakie są z tego zyski lub też straty. Natomiast program był od początku do końca, jak dla mnie, programem edukacyjnym. Czyli ci ludzie, którzy przychodzili do nas, do studia, czy najpierw do reżysera, a potem już do nas na wizję, mieli za zadanie nauczyć się prezentacji i pokazać biznes w bardzo krótkim czasie, czy tak naprawdę, bo takie jest mniej więcej życie, że człowiek ma nie ma więcej niż tam 5-10 minut, żeby się zaprezentować i żeby móc jakiś startup sprzedać. I taka była taka była dla mnie ta formuła programu. Zdecydowanie był to program edukacyjny. On niczym się, w moim przekonaniu, nie różnił od wyboru najlepszego tancerza czy najlepszej osoby, która ma jakiś talent. Tutaj też my wszyscy jako jurorzy chcieliśmy pokazać, co trzeba umieć, w którym kierunku trzeba się doskonalić, żeby w życiu biznesowym umieć coś stworzyć, gdzie są wartości, które trzeba budować, gdzie są wartości, na które trzeba przyłożyć, do których się trzeba bardziej przyłożyć, żeby kiedyś w przyszłości móc jakiś produkt pokazać. Ale wiem, bo spotykam się cały czas w ramach kilku programów robionych jeszcze w ramach Polskiej Rady Biznesu z młodymi ludźmi, którzy mówią, że nawet ten czasami program odtwarzają, żeby się przygotować do jakiejś prezentacji biznesowej. Także pokazuje, że to, że ten sens jakby taki czysto edukacyjny był najważniejszy. A czy w Pana właśnie planach i pomysłach akwizycyjnych kieruje się Pan czasami intuicją, czy jest to zawsze twarda kalkulacja biznesowa? Powiem tak, ja bardzo dużą uwagę zwracam na ludzi, bardzo dużą uwagę zwracam na to, jakie są ich wartości. Natomiast zawsze od czasu bakalaurandu miałem wspólników, którzy poza moimi cechami, takimi opartymi w dużej mierze właśnie o intuicję, właśnie o takiego nosa biznesowego, właśnie o przeglądanie wielu projektów, mają za zadanie i tutaj mają też swój obszar, w którym mnie zdecydowanie przewyższają, czyli taką chłodną analizę wynikającą z tego, że to, że biznes jest fajny, to, że kategoria jest fajna, to, że ludzie są fajni, to jest pytanie, czy te wszystkie elementy plus nasz element takiego smart money, czy one są w stanie zwrócić zainwestowane pieniądze, tudzież czy one nam i w jakim stopniu są w stanie rozmnożyć zainwestowane pieniądze. Także ja być może bardziej intuicyjnie, natomiast my jako zespół bardzo pragmatycznie. A mówi się, że porażka przybliża nas do sukcesu. Czy jest jakaś porażka, taka największa dla Pana porażka, która, nie wiem, z perspektywy czasu miło wspomina albo przerodziła się w dobrą lekcję? Jeżeli się prowadzi biznes przez 26 lat, to tych porażek jest kilka rocznie, a średniej wielkości, czy też małych porażek. Natomiast pewnie też po drodze było kilka większych. Natomiast no, życie biznesowe i w ogóle życie to jest niekończące się pasmo. To jest taki tak zwany najdroższy uniwersytet świata. Ważne, żeby tylko z tych porażek wyciągać po prostu
wnioski. Ważne, żeby po prostu nie robić tak, że mówimy sobie, popełniamy błąd, a mówimy sobie, że to nie był błąd, że to właściwie było dobrze, że to było fajnie. Ważne, żeby się do tych porażek, żeby do takiej porażki się przyznać, wyciągnąć z niej wnioski. Natomiast nie wiem, z takich, co już mówiłem na początku wywiadu, że każdy z nas pracujący w biznesie ma ambicje, żeby zbudować spółkę ponadregionalną. W Bakalandzie też zrobiliśmy kiedyś taką, wydawało nam się, że jesteśmy już na tyle dużą spółką, że można, że już pora, żeby zająć pozycję w Moskwie, Ukrainie, w Moskwie, Kijowie, przepraszam, operując stolicami i w Pradze. I takie organizacje powołaliśmy też do życia. Zajęło to, kosztowało to może niedużo, ale sporo pieniędzy. Zajęło to mnóstwo czasu, a ten czas wtedy był bardzo potrzebny, szczególnie tych nas, założycieli. I do tego jeszcze jakby odciągnęło nas od ważnych rzeczy wtedy. I te trzy rzeczy i te właśnie ten rozwój ponad Polskę jest bardzo ryzykowny, o ile się nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiedniej strategii. I odpowiedniej, to co właśnie jest też ważne, wielkości. Czyli być po to, żeby tylko być, to nie ma sensu. Żeby być w jakimś kraju, trzeba mieć tam od razu strategię, żeby być numer jeden, numer dwa, być dużą spółką, bo lepiej skoncentrować się na rozwoju dystrybucji w takim czy innym województwie. A czy według Pana jest jakiś sposób, w którym można przewidywać, jakie będą trendy w biznesie, powiedzmy szczególnie w tej branży spożywczej, w której tutaj osiągnął Pan naprawdę wielki sukces? Myślę, że tak, no bo każdy kraj, w każdym kraju jest ileś tam firm, które i takich dużych koncernów, i innowacyjnych, i R&D w poszczególnych koncernach nieustannie, codziennie pracuje nad nowymi produktami. I wystarczy sprawne oko, tak, tudzież nawet wizyty w sklepach, żeby zobaczyć, co się dzieje w Stanach, w Kanadzie, w Meksyku, w Azji, w Chinach, w Japonii, we Włoszech, w Anglii, żeby zobaczyć, co się teraz je, jak to jest zapakowane, jak to jest podane. I mamy tak naprawdę wszystkie elementy nowego produktu. Oczywiście musimy to sobie przenieść na nasz rynek rodzimy, czy na jakikolwiek rynek, na którym działamy, żeby zobaczyć, co innego, co nowego można wprowadzić na rynek w Polsce. Oczywiście biorąc też pod uwagę nasze możliwości produkcyjne, nasze możliwości technologiczne i nasze jakąś tam pojemność też, jeżeli chodzi o całą kooperację z dystrybucją. Także to wydaje mi się, że jest najprostszy element, najprostszy, podkreślam, element, żeby zobaczyć, co można tutaj jeszcze zrobić w naszym kraju. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście sami też potrafimy przewidzieć trendy, bo biznes spożywczy to w wielu obszarach jest to innowacja, ale innowacja jest też takie modne słowo ostatnio convenience. A convenience to nie jest innego jakby podanie czegoś w sposób istniejącego, w sposób łatwiejszy, prostszy, bardziej potrzebny. A z jakiego sukcesu jest Pan najbardziej dumny? Co jest dla Pana najważniejsze dotychczas w swojej karierze biznesowej? Wydaje mi się, że w biznesie ważni są ludzie. I dla mnie najważniejsze jest to, że siedzimy teraz w siedzibie mojego funduszu, gdzie moimi wspólnikami są ci sami ludzie, z którymi zaczynałem biznes 26 lat temu. I dalej się nie zgadzamy co do wszystkich aspektów, czyli ta dyskusja jest cały czas otwarta. Czy też wspólnik, który do nas dołączył 12 lat temu i cały czas dyskutujemy na wiele tematów, cały czas jesteśmy w wielu sytuacjach dla siebie fajnym, challenge'ującym partnerem. To jest chyba najważniejsze. Drugi obszar to jest oczywiście sama marka naszego najważniejszego aktywa, czyli Bakalandu.
która się super fajnie rozwija i cała grupa się super fajnie rozwija, jak się ma świadomość tego, że to się tworzyło, jak to się tworzyło i z kim się to tworzyło, to to jest też duża frajda. A czy ma Pan jakąś receptę na utrzymanie tej długofalowej relacji z właśnie wspólnikami? No bo to jest chyba rzadkość, żeby aż tak długo właśnie współpracować w zgranym zespole. Recepty na współpracę z ludźmi chyba jeszcze nikt nie wymyślił. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko gdzieś tam jest element troszkę wychowania z jednej strony, z drugiej strony też wszystkich nas umiejętności dogadywania się i takiego, bym powiedział, teamworkingu od początku do końca, że jakby doceniamy zalety każdego członka zespołu, jednocześnie nie wypominając mu wad, chociaż wszyscy wiemy, że one istnieją. I myślę, że ja zawsze uważałem, że jeżeli szef zespołu, zapoczynając od siebie, że jeżeli jest najmądrzejszy w zespole, to znaczy, że to jest pierwszy dzień jego końca. Natomiast jeżeli rzeczywiście miał w zespole takich ludzi, którzy w każdym obszarze byli od niego dużo lepsi, no to to jest ten obszar, który buduje wartość. Inny nie działa. I tak też ten zespół zawsze tworzyliśmy. No i oczywiście na koniec dnia najważniejsze jest co? Szczęście. Mówiąc jeszcze o sporcie, widzę tutaj właśnie logo Legii. Wiem, że też Pan miał być piłkarzem. Chciałem zapytać, czy sport pomaga w biznesie? Jeśli tak, to jak pomaga? W sumie to każdy z nas miał być sportowcem. Ja jestem w tej grupie, która miała być też. Natomiast w budowaniu firmy, czy tak naprawdę w budowaniu zespołu, nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej różnicy w porównaniu do budowania zespołu sportowego. W firmie, no, weźmy sobie taką konserwatywną strukturę organizacyjną w branży FMCG. Jest prezes zarządu, jest CFO i CEO, jest HR, jest, no możemy tutaj sobie, jest commercial lub też szef sprzedaży i szef marketingu. Tak samo w zespole. Jeżeli sobie porównamy to z moją pełną Legii, czyli mówimy głównie o piłce nożnej, jest trener, jest dyrektor sportowy, jest prezes, ale jest też bramkarz, jest też środkowy obrońca, są też boczni obrońcy. Musi funkcjonować zespół, który od początku do końca jest w stanie po pierwsze wygrać mecz, a po drugie, jak przegra mecz, to musi być też w zespole naturalna i natychmiastowa korekta, co zrobiliśmy nie tak i jak to poprawić. Dokładnie jest w biznesie. Absolutnie. To są dwa bardzo podobne do siebie rozwiązania, chociaż działające w innych kategoriach. Widzę jeszcze też na półce książki. Czy ma Pan jakąś książkę, którą poleciłby naszym widzom? O Jezu, wiele książek. Natomiast z takiego obszaru biznesowego, to ja bardzo lubię biograficzne książki. I to pisane z pewnej perspektywy. I taką ostatnią książkę, którą przeczytałem, to jest książka Howarda Schulza, który jest założycielem Starbucksa. Nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale Howard Schulz, historia moja albo o Starbucksie, gdzie facet opowiada o tym, jak przeszedł do rady nadzorczej i zaczął z pewnej perspektywy obserwować biznes, który współtworzył. To jest też bardzo fajne dla ludzi, którzy, tak jak ja, z pewnej perspektywy patrzą teraz na różne spółki, które albo tworzyłem, albo współtworzyłem, albo też gdzieś tam jestem inwestorem. On pokazuje, że i to jest akurat spójne z tym, co bardzo mądre, zresztą co mówi mój wspólnik, że czasami trzeba zrobić 4 kroki do tyłu, żeby zobaczyć słonia. Także polecam tą książkę, ona jest super fajna. I ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Już tak bardzo biznesowo, to myślę, że bez znaczenia jaka to jest epoka, czy to są lata 90, czy to są lata 2020 czy 2025,
Ważne jest, żebyśmy po prostu tworzyli zespoły, żebyśmy byli zintegrowani w tych zespołach i żebyśmy po prostu mogli się w biznesie uzupełniać i żebyśmy mogli na koniec dnia budować biznes, który będzie długookresowy, bo ten daje najwięcej satysfakcji, najwięcej można zarobić. No i de facto też daje stabilizację, która potem się przekłada na życie osobiste. Dziękuję bardzo, miło było się spotkać. Dziękuję za wywiad.